Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas spokoju, szczęścia, rodzinnego ciepła oraz wyczekiwanych prezentów. Każdy jednak ma za sobą przynajmniej jedną historię, która dane święta uczyniła innymi od pozostałych. Dotyczy to nie tylko zwykłych ludzi, ale i największych nazwisk rodzimego showbiznesu. Plotkarnia. Maryla Rodowicz z pewnością nigdy nie zapomni pewnego wigilijnego wieczoru. Dlaczego? Zobaczcie sami. Jechałam do domu rodzinnego, jakoś tak w dniu wigilijnym i jechałam taksówką. Nie miałam wtedy chyba samochodu, czy miałam zepsuty samochód. I ten taksówkarz było ślisko, wypadł z drogi. Naprawdę cudem, żeśmy się zatrzymali, maska mu się otworzyła, zatrzymaliśmy się przed takim murkiem. Gdyby nie to, to naprawdę byłoby niewesoło. Ale dojechałam wprawdzie po 12, ale dojechałam do domu. Cała i zdrowa. A była kolacja? Zdążyła pani? No tak, czekali na mnie. Plotkarnia. Z kolei święta, które doskonale będzie pamiętała Aleksandra Kwaśniewska, były o wiele bardziej pogodne. Co prawda było w tym wiele przypadków, ale za to w tym najlepszym wydaniu. To było akurat w roku, w którym skończyła się ta kadencja, a zaprzysiężenie nowego prezydenta jest zawsze dzień przed Wigilią. W związku z czym my dokładnie w Wigilię, to był ten pierwszy dzień po prezydenturze i wyjechaliśmy wtedy do Szwajcarii na święta, bo rodzice nie mieli za bardzo gdzie się pociać, ponieważ nie mieli gdzie się przenieść z pałacu, bo dopiero byli w trakcie urządzania się w nowym mieszkaniu. I pojechaliśmy do Szwajcarii i spędziliśmy Wigilię w gronie tych, którzy po prostu byli tam z nami, a więc byli chłopcy z boru, była pani taka kucharka, Austriaczka, która nam na miejscu gotowała i to były tak cudowne święta, bo było dokładnie w charakterze świąt, że jest to miejsce tego wędrowca i my tych wędrowców mieliśmy chyba 5, bo pozgarnialiśmy wszystkich, którzy tam akurat byli w okolicy i którzy mieli jakikolwiek związek z nami. I były Rosji właśnie śpiewała jakieś austriackie kolędy. Było bardzo, bardzo sympatycznie. O dziwo, mimo że tych świąt bałam się najbardziej. Równie miłe wspomnienia, szczególnie z dwóch wieczorów wigilijnych, ma Edyta Górniak. Co ciekawe, każdy z nich wydarzył się na trochę innym etapie życia piosenkarki. Czego gwiazda nie zapomni do końca życia? No miałam kilka takich niesamowitych świąt, kilka też smutnych. Myślę, że najpiękniejsze były dwa. Kiedyś spędziłam święta w Nowym Jorku. To był chyba ten sam rok, kiedy graliśmy na Broadwayu, to już dawno temu, miałam wtedy 19 lat. Pamiętam, że spędziłam wtedy i Wielkanoc, a potem przyleciałam wtedy na Boże Narodzenie i one były takie niesamowite, bo święta w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, takie bardzo komercyjne. U nas już ta komercja w tej chwili jest, ale jeszcze te 10-15 lat temu ta komercja była właściwie tylko w Stanach, więc to było takie niezwykle kolorowe i bardzo bajkowe święto dla mnie. A drugie święta, te jeszcze bardziej niezwykłe z kolei z innych powodów, to kiedy moje pierwsze święta z Alanem. On się urodził tuż przed Wielkanocą, ale potem ten pierwszy rok pamiętam. No każdy, od momentu, kiedy jesteś rodzicem, każde święta są szczególne ze względu na dzieci, bo to przecież dla nich wszystko, to wszystkie niespodzianki i radości pod ich kątem, wszystkie są przygotowywane, więc od tamtej pory te święta są zawsze takie szczególne. No ale zwłaszcza, kiedy on był malutki, kiedy go otrzymałam na rękach jeszcze, no to rzeczywiście, kiedy jeszcze nie rozumiał, co to jest drzewko choinkowe. Plotkarnia. Niestety święta potrafią też kojarzyć się w niezbyt miły sposób. Zwłaszcza, kiedy spędza się je samotnie. Przekonał się o tym m.in. lider Demono, Andrzej Krzywy. Najgorsze święta chyba, jakie pamiętam, to były święta, kiedy spędzałem je samotnie. To jest coś, czego naprawdę nikomu nie polecam i w tym dniu należy. A wręcz trzeba zrobić wszystko, żeby być z kimś, bo to jest coś koszmarnego, czego nie polecam i apeluję do wszystkich, jeżeli gdzieś znacie kogoś, kto jest samotny, gdzieś obok mieszka, zapukajcie, zaproście go, bo w tym dniu akurat to jest dzień, kiedy ludzie się powinni ze sobą łączyć i być razem. To są najbardziej rodzinne święta i taki moment, kiedy naprawdę ludzie muszą być ze sobą razem. Więc pomóżcie tym, którzy są samotni. Tyle, mój apel. Plotkarnia. Jak widać, święta nie znają podziału na gwiazdy i zwykłych ludzi. Każdemu może przytrafić się coś przykrego, jak i miła niespodzianka. Bohaterowie tego odcinka wiedzą o tym najlepiej. Plotkarnia. Mam nadzieję, że Wasze święta będą wspaniałe i zapamiętacie je na długo. Jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, klikajcie koniecznie Lubię To. Zachęcam też do odwiedzania naszego fanpage'a. A pomysły na kolejne tematy plotkarni ślijcie śmiało na adres plotkarnia@wp.tv. Wesołych świąt! Cześć!